A teraz wam pokażę. To już jest jedna strona, kąt już zrobiony. Tu jest tylko jeden mały szkopuł. Przesunę frez w lewo i skasuję ten garbik. Tutaj co widzicie, taki powstał mały garbik, dosłownie pół milimetra. Przejadę jeszcze raz i już mam jedną stronę jaskółczego ogona zrobioną. Ale jeszcze w razie czego to jeszcze sprawdzę, w którą stronę minimalnie poruszyć i później zrobię obydwie strony już jednakowo na już jak będę wykańczał. Także takim dziwnym frezem robię jaskółczy ogon. Ta dolna płaszczyzna to nie pracuje. Pracuje tylko ten jaskółczy ogon i ta góra, tu pracują te dwie. A tutaj to musi być opuszczone około milimetra, półtora, żeby był prześwit. Ale tam milimetr już wystarczy, żeby za bardzo wióry się nie dostawały podczas pracy. No także takim frezem też można zrobić. Dziękuję.